Let's go, lider. Kiedy wówczas i w ogóle. Robienie rzeczy na ostatnią chwilę nigdy nie skończyło się źle. Ich. Zasiedziałem się w Elden Ringu. Bo ostatnio ewidentnie za mało mi samcowcowy gier. Dobra, może tutaj szybko przypomnieć, co my to właśnie mieliśmy. O, my to mieliśmy do zrobienia. Zrobiliśmy Affinity, z najgorszej to mi się nie chce. Teraz ja witam. W moich questach było... ten, pokonać boskie moce. No dobra, to zdaje się w miarę rozsądne i wykonalne. Czy ja się leczyłem? Została nam końcówka jaja. Doskonale. Właśnie zastanawiam, czy my teraz mamy wracać do jaja? Rozumiem, że tak. Poczekajcie, zobaczę co i mapa powie. A cel mi wskazuje w tym, w jaju. Więc raczej musimy tam iść. Cześć, tatko, witam. Jest świeży po udarcie. A, lej, tam dalej jeszcze było jajo. Nie wiem, czy mi się wydawało, że my byliśmy ten, już na końcu było jaja. Ale jak tak, to przynajmniej łatwo wiadomo, gdzie iść. To nie jest sam fakt, że to jajo wciąż istnieje, powinno być wystarczającym dowodem na to, że jeszcze z nim nie skończyliśmy. 4 bez CST to będą nice. Oby tak dalej. Takie wcale ci idzie z tego, co widziałem. Nice, myślę, że może też bym próbował, ale nie wiem, potrzebowałbym jakiegoś kontrolera, który ma oddzielnie krzyżak wymianę do tego. Cześć, droga, witam. Dobra, i zgaduję, że tutaj musimy wejść. Aha. Jak mieliście moją opinię, jak dojdę do Side of Farewella? Z tego, co widziałem, słyszałem, to pewnie będzie dużo więcej pieczenia. Nie trzeba powiedzieć, jak ma coś to można przyjąć. Przykro słyszeć, że był powód do tego. Mam nadzieję, że będę w stanie jakoś przynajmniej ten humor wprawić. Oglądaliśmy finał Amphibii. A, czyli bardziej w ten sposób. Bałem się trochę, że bardziej jakieś prywatne rzeczy albo coś. Na razie było iść mi spacerek w magatach skilla. Nie wiem, nie mogę tego samego powiedzieć o sobie, szczerze mówiąc. O Boże, tutaj był teleport. God damn it. Pamiętam, że ja już gdzieś w 4A miałem trochę problemów. Czyli pewnie tutaj będzie lepiej zapisać. Chciałbym najmniej wiedzieć, że Gal nie wrzuci mnie losowo w kascenkę bez możliwości zapisania, więc... A, na razie tylko się upewnię, czy tutaj czegoś nie pominam. I zerknę zaraz jeszcze, czy palty... Palty powinienem mieć, okej. Okay. I to wygląda jak miejsce, do którego po prostu się wchodzi, tak, więc tutaj sobie wyprzemy. Bo domyślam się, że to nie będzie tak proste, jak po prostu wchodzę i wygrywam. Ale to zobaczymy. Upewnię się co do mojej drużyny. Nie wiem, czy mod jest tym, co chcę mieć w palty. Ciebie nie chcę i ciebie też raczej nie będę chciał. Koryu może być. Potrzebujesz, jak ty będziesz miał Warcraya Blaster Candy. Dobra, to ty wskoczysz. Smile Charge nie. Karakanty taka. No, o, ty możesz być. Powinno być git.
jak grałeś to w 3-4, też trochę jebek wyjdzie. Ja wiem, że jak dobiłem 3A, to miałem wrażenie, że zgarniałem większość rzeczy, a i tak brakowało mi chyba 5 od 6, jak kończyłem i ten. I trochę mnie to zdziwiło. A 4A już nie dokończyłem, bo za dużo lat miałem wrażenie, że chodzą mi skosy. Cześć, Krishna. Cześć, nam oddać plena? Krishna, we've freed all the souls. It's over. It's over. So you have. All of the souls have returned to the flesh. Now, even the full moon will not hatch the cosmic egg. Krishna, nie zdaje się, jestem bardzo przejęty. I have not given up on salvation. Najgorzej, jak pomijesz ostatnio. A, bo wtedy trzeba cały segment to na przejście. Humans die and reincarnate over and over in this world. Kojarzę, gdzieś jak robiłem, to była taka chamka pod koniec, że bardzo łatwo było ją pominąć. But it is the God of the Covenant who is turning this universe into hell. Troszkę wina jaka? Wydało się. Created this universe himself, and then made it the crucible for human suffering. He claims that those who survive the suffering will be saved, so long as they submit to him. And so he created Lucifer, to deceive them and prolong their suffering. One does not lose their way solely through order. And one does not suffer by entrusting themselves to chaos. Wtedy musiałem dwa razy powtarzać, o Jezu. Only with the order, ja bym chyba, jak zbierałbym to skawę, to bym po prostu siedział cały czas pod nikiem. They depend on him. Niech zgadnę, to będzie jedna z tych wspaniałych walk, które mają kilka walk z rzędu, prawda? Prawda? You have been tricked into suffering without love. I will never stop trying to bring you salvation, for my salvation is born of love. Najpewniej. Are you seriously saying love is the reason you killed so many people? Fed their souls to Shaysha? On ich nie zabił i ich uwolnił od cierpienia w świecie jachty, czego nie rozumiesz. The souls will be free of the cycle of reincarnation. Humanity will be saved by joining a great. Chcesz odpowiedzieć na to pytanie, jeśli tak teoretycznie rzuciłeś Weter? Samo to, że tak odpowiadasz, jest dla mnie wystarczającą odpowiedzią. Kojarzysz, że są tutaj przynajmniej dwie walki, nie wiem czy nie więcej. O tak powiem. Flynn suffers so much from his incessant, heartless meddling. But my love will overcome his suffering. He will become my godslayer. Oh, tak na wylot? To nie jest fuzja, jak to ja się spodziewałem. Flynn! Jak obrzydliwy design tym razem wyjdzie? Koko ma jako partnera, nie zmieniałem, więc powinienem mieć Halloween cały czas. I am Vishnu Flynn. Ha. With this power. Not even the hand of can reach me. Behold, the true form of a godslayer. And both my sound as the cosmic egg exists, I will not rest until I've achieved my salvation. I will not rest. Masz na myśli to Zandain, które może im po prostu wywalać demonów, demony z party? I want to fucking die. On wygląda chyba jak jakiś egipski bóg, mam wrażenie. I'm not an enemy, I'm the enemy. No dobrze, z czym się ciebie je, kolego Vishnu? Popróbujmy. Nie zbiję. No, się pobafuję, podebafuję.
też nie chcę go zdebuffować, potem będę myślał co dalej. O mój Boże, Chiro, kocham cię. Odpal DTS, sprawdź ile trwa 5 DLC, 5,5 go. Znaczy, nie wiem na ile ono jest dobre. Bo od DLC kompletnie nic nie wiem. Oho. Great Link Lee. I ja na to nie miałem wpływu? Ja pierdolę. Aha, rozumiem. Więc mówicie, że to jedna z tych walk? Jak ją nazwa to jeszcze raz? Nie, bo save 2, delete this. Jasne, on będzie rzucany Antichton. Well, mam nadzieję, że nie będzie robił Dekadża Dekunda Antichton, bo wtedy jestem w dupie. Did I start him? Uwielbiam, kiedy w grach SMT bossowie stwierdzają, że pierdolę twoje buffy, debuffy. To jest tak frustrujące. Delete Gun. Aha. No dobrze, a czy Easy już średnio działały? Mudo? Nope. Z tego co widziałem, to chyba miałem listę nawet na Mudo. No ma w ogóle słabości, bo co nie wygląda. O, chyba w ogóle słabości nie ma. Jak tak patrzę? Zajebiście. Let's fucking go. O baby. O baby. Jeszcze lodu chyba tylko nie sprawdzałem z żywiołów, bo... Znaczy, lodu i wiatru. Bo Zio sprawdzałem, ogień był sprawdzany przez Halleluję, Mudo, Hama były sprawdzane. Spróbuję Golden go strzelić. A też nie. Kłonk jest dizzy, nie podoba mi się to. Zwłaszcza, że ta media ma trochę mało dała. Wiecie co? Pożałuję tego. Okej. Okay. Czyli po prostu nie ma słabości żywiołowych. Au. No dobrze. Rozumiem. Kto u mnie ma leczenie w takim razie? To jest pytanie. Chyba... mamy Diela, handlę pasza. To ma też 450 HP, to mnie bardzo niepokoi. Ciebie muszę złapnąć na kogoś, tam więcej many. Tylko na kogo? Najlepiej kogoś, kto ma są niedużo HP. A co gdyby doping? Doping na Dielehan? Brzmi jak play trochę. Jesus, jest najbuma, to? Gdy mnie doping. Dobra, co mi się najbardziej opłaca w tym momencie? Concentrate chyba i atakowanie go.
Mam wrażenie, że to mu da śmierka, jak tego użyję. Więc ty spasuj, ty musisz Medialacha nałożyć. Cór, ten użyję Warcry'a. Czy ty coś w Osanii zabijesz, czy mam autyzm? Jeżeli masz na myśli to, że kamerka może odwalać jakieś dziwne rzeczy, bo mam wycinanie tła, to tyle mogłem zrobić, ale poza tym to nic nie robiłem z włosami. Tylko grzywka mi trochę zachodzi na jedną stronę. O, jestem emo dzieckiem. O. Nie, no dobra, tak to nawet mi przeszkadza patrzeć. A dziękuję. Seodine. Nie wiem, czy nie Sargeon. Sargeon jest lepszy, ale jednocześnie boję o to, ile ja go będę mógł użyć. A chuj, zobacz, ile ci Sargeon zada. 600, trochę mało. Jak na to, że po koncentrujcie, to trochę mało. Przydałoby się, bo kolega tak nas pierdala. Otwieraj do. Moim partnerem jest Halleluja. Spróbuję ja się do niego oderwać. Znaczy to jest na zasadzie, że gdybym miał Izabo, to może wtedy bym myślał, o mój Boże. Pagam to się, że to nie jest to, co myślę. Hello there. Ja się boję. Przynajmniej staty zresetowało. To nie zdziwię się, jeżeli HP-ki też zresetowało. O Boże, i doping to testowało. Ja pierdolę. Zaraz będę musiał Sulta wypierdolić. Spartę. Ej, może w tej formie nie będzie spamował DKJ i Dekundy? Klulec. O ja pierdolę. O ja pierdolę. Ja dopiero zauważyłem jedną rzecz. Ile on ma kurwa tur? Ja najmocniej przepraszam. Miss. Ej, miss nie oznacza, że je kompletnie blokuje. A bo kurwa jedne. 440 by the way. I nie mogę teraz zmienić demona. Jesus. I want to fucking die. Ta walka już jest przegana. Zostałem bardzo brutalnie zmemowany tym, że ten... że to tak nie umarł. Ale śmirk. Patrzcie, ale wejdzie. To jebie mnie. Dobra, jak już mam, to mu jebnę. Śmiałbym się, jakby to jeszcze się udało wygrać, ale wątpię, bo Ivna ma za mało many na Medialachany.
that you, Flynn? You're fighting back! Stay out of my way! O mój Boże! Czy ja dobrze widziałem, że właśnie zmniejszyło mój ilość tur? God fucking bless! Reszta twojej drużyny stara się jak może. Ta? To zajebiście. Elite gun. Jordan? Nie. To wygląda znacznie. Czemu nie mogę tak wyglądać przy pierwszej turze? La da di, la da da. Pamiętaj, jeżeli nie użyję Nandaki, to... Oh boy. To ja mówię? On ma słabość w tej fazie. Jeżeli ten, jeżeli używa Nandaki, to jest podatny na przeciwny żywy niż ten, którego użył. Idę. Właśnie ja kojarzyłem, że coś takiego istnieje. Wracaj do życia, bo mnie pojebie. Denerwuje mnie strasznie to, że buffy w tej walce są tak bezużyteczne. Bo tak naprawdę... Co, rzucę sobie Warcry, to on zaraz dekundę strzeli. Rzucę Laster Candy, to strzeli Dekadże. Nie lubię, jak bossowi to robią. Znaczy... Najbardziej mi się chyba podoba ten system, który robią w Saint Journey. Że jeżeli gracz się wybuffuje ponad jakiś poziom, to wtedy wchodzi Dekadża, albo jeżeli za bardzo zdebuffuje, to wchodzi Dekunda, a nie, że boss po prostu mówi pierdolę, zdejmuje ci buffy. Nie mogę chyba skipnąć kastanki, nie. No dobra, to wiem, że on teraz nie ma słabości, więc nie będę mógł dawać tych słabości. W pierwszej mówiłeś Dekadża, czyli teraz Laster Candy się nie opłaca. Ale mogę zrobić... Imposing Stance? I Warcry. I... Ziodyna. On się teraz wybuffuje. Au. XDD? Kogo ja chcę wrzucić? Chyba i za nami nie. Też mam doping, ty masz doping. Teraz mogę. Kiedy teraz mogę Laster Candy? Względnie czekaj, czy mi się wydaje, czy. Hold up. Zastanawiam się, czy mi się teraz jebie jakoś bardzo intensywnie.
Czy Impulse Instance to zabiera mu tą turę, której on używa dekady dekondy, czy mi się wydaje? Zostałem brutalnie zmałowany, więc o tyle dobrze. Masz Elden Ringa, czyli pewnie gra mi się nie wyłączyła. Gra mi się nie wyłączyła. Czyli pewnie jednocześnie komputer mi w tej chwili płonie. Zastanawiam się, czy Imposing Sense nie zdejmuje mu obszarówki. Zaraz zobaczymy. O, teraz używam Impulsing Stance i zobaczymy, którego tej akcji nie wykona. Nie, wchodzi obszarówka. Au. I wchodzi jeden... O, ja pierdolę. No dobra, Impulsing Stance to nie jest coś, na czym mogę polegać ewidentnie. Już w stanie, czy nie? To jest pytanie. Bo jak nie, to jestem w dupie. Okej, w stanie. No bo jak tam stoimy? Pewnie nie tak dobrze, jakbym chciał. Dekadza, doskonale. Shine more, chujowo. Dobra, to było znośne, jeżeli zignorujemy, że Huang Long jako jedyny ma turę teraz. To lubię się ruszać. Chciałbym móc wyłączać skillę moim partnerom. Demona. On teraz użyje tego. On teraz użyje... jak się nazywa? Dekundy, tak czy tak. Z tego skojarzę. Nie dziwię się, że i z nami w tej turze umrze. Tak, na jak mam 230 uwzględniając multi, powiedziałbym 210, ale uwzględniając multi hit maksymalny, czy... O mój Boże. Kolega zrobił właśnie coś bardzo dziwnego. Uśredniony mod. Okej. Muszę się wyleczyć chyba. Unless? Unless? Cześć, mety, witam. Czy ja muszę się uleczyć? Co za demonuch? To jest plyn, którego przed Krishna, więc teraz nazywa się Vishnu plyn. Dobrze, to jest ma leczenie potencjalnie. Leczenie u mnie ma mało demonów w miarę. Ty masz. Wiesz co, zapraszam.
Nie no, ja się nie leczę w tej turze. Za co mu strzela? Wpadają. Dekadza. Elito gun. O, ty idziesz. To było paskudne. No dobrze, rozumiem. I chyba nie jestem pewien, czy mam jeszcze demony za sekundy w tej chwili. Boję się zapytać, co by się stało, gdybym rzucał to turę Tetrakel i Makarakel. Znaczy inaczej, ja się domyślam, co by się stało, biorąc pod uwagę, że to Atlus i że nie chcę tego robić po prostu. Ale trochę kolci, żeby sprawdzić. Zaszkodzisz? Nie zaszkodzi. Imbifony się po prostu nie stakują. Yep. Po prostu mnie kurwa zabi. Jezu. Dobra, czyli te takany są nie do użycia, buffy są w dużej mierze nie do użycia, ta walka jest paskudna. Ktoś zaraz śmieszkuje, że o, nie można używać buffów, debuffów, to nie może grać w grę. Ale to jest postawa FNT dla mnie. No dobra, jeszcze. Nie mam teraz leczenia, co prawda, ale... Chyba to przeboleje. Idę. Jesus. Nie po to cię debuffuję dwa, żebyś mi zabijał członków drużyny, okej? Okay? Czy mam kogoś, kto mnie leczy i przeżyje jakąś losową turę? Chyba najbardziej Amateasu. Potem muszę mu też zadać obrażenie, to jest najgorsze. A póki to nie czuję, żebym miał kiedy mu zadawać obrażenia. Zajebiście. I Antichton. Shymol bicia wystarczająco. A ten Shymol był akurat zaskakująco przyjemny, że się tak wydarzy. Dobra, skip na razie. Bo potrzebuję dużej ilości Walterów mu sprzedać. Jeżeli on teraz użyje dekundy, to szkaluje samolea. Za to, co wcześniej pisał. Okej, nie poszła dekunda. Kontra.
Concentrate, Thora wymienimy. Najchętniej bym go wymienił na kogoś, kto ma doping. Ty masz doping? Ty masz doping. Tylko ta kolejność się spierdzieliła trochę. A nic. Ty weź tak i się oddaj. To są rozsądne obrażenia. Błagam bez stunu. O nie. Okej, wszyscy żyją. O dziwo. Media Rathan. Tak? Mogę chyba i tak zaatakować, I guess. A bo w sumie tutaj tak na sekundy. I się oddaj. Ładne obrażenia wchodzą. Jeżeli rzeczywiście mogę atakować. Tak, tak, musimy zagadać się to takiem. No dobra. Czyli co, concentrate. As? Jak staty? A, bo my zdecydowaliśmy staty. Tak. Już pamiętam. Warcry. Tak to frustrujące, że setuję staty w tym momencie. Nandaka jest nośna. Ale tylko znośna. Okej, już chyba, że mi nie tego. Że im to taka to bije. Czy ja... Ja nie mogę sobie pozwolić za bardzo na wrzucenie tego. Na wrzucenie przez Amaterasu Demona. Muszę Mediala hanować. On żył light and ducky. Zawsze tak się obrażajmy, no to idź. To tyle. Jest na minus 2. To by użyć maka kadry, żeby on potencjalnie dekadrę zmanował. Na samo to. No i teraz pewnie też mogę zatkawać po prostu fizycznie. Warding Shot. Będą się to Ali wyrzucić tak swoją drogą. Bo... Właśnie, najbliższa Nandaka będzie Dark Nandaką. Jeżeli już. A propos, jak wyglądają osobności moich demonów? Nikt nie jest podatny na mrok, więc... Przynajmniej o tyle dobrze. Dobra, concentrate. Zastanawiam się, czy bardziej mi się opłaca Concentrate, czy dwa razy Mudon, TBH. W sensie, tak czysto na testury, to się zastanawiam. Czyli dostępne masz. Czyli może pomoże? No teraz ma jedną turę mniej. Sam dajnie snośne, ty oddajnie snośne. Ja teraz mam dużo tur. Więc to może całkiem ładna tura wejść potencjalnie. Jeszcze dokoptuję sobie drugą Makakadżę. Ja też chyba plus 3 minus 3. W sensie plus 3 ataku, minus 3 obrony.
Nice 4%. Never underestimate a queen. Leave it to me. Yeah, that's queen. Are you ready? Oh my god, huh? That's a candy. Here, leave it to me. O mój Boże. To poszło za łatwo. Ja nie wierzę w to, że to koniec walki. Dekadża. Za Polinkę? A nic z tego nie chcę. Brew. 1-5 medium ice attacków, wygląda legitnie. Demonika ma właśnie dużo tych multihitów, zauważyłem. To mnie kolci, żeby wziąć tak swoją drogą, też byście wiedzieli. Ale nie, jak mamy Awakened Power, to raczej nie ma potrzeby. He would retain so much of himself after fusing with me. Ah, the first head is physical, but in body, yeah. But inside this cosmic egg, I am the truth. I am reality. You cannot destroy me. I will continue over and over until I save you all. Where's the third one? Isabo! Navarre? Give Flynn the katana! What? And why are you green? Just do it! To nieistotne. Over and over and over! You will know my salvation! Czy na pewno chcemy dać takiej sytuacji katany Flynnowi? Okej, najwyraźniej tak. But I am the only one who can save humanity. Humanity will save itself. O mój Boże, to Flynn, normalny Flynn się obudził. You are supposed to be no more than an illusion. How could you defeat me? My new universe, my salvation. It was all just a feeble dream. Dobrze, że ja to uśmiech. Ale dobra. Krishna z głowy. Glad to have you back, Flynn. Thank you, Isabel. I didn't mean for things to get so out of Gdyby hand. Tylko jakaś banda dzieciaków nie wypuściła Krishny z pudełka. To nie? Thanks everyone. Because of you, I was able to come back to my senses. If Krishna could use me like that, I still have a lot to learn. People called me their liberator. But who have I really saved? That nagging guilt created the opportunity for Krishna to take advantage of me. Guilt. That's something I'm far too familiar with. Navarre? I nagle wszyscy widzą Navarra. Green, floating, but still your fellow samurai, Navarre. Wait, now everyone can see Navarre? Podejrzewam, że to kwestia tego, że siedzimy w jaju. They couldn't see me because I didn't wish to be seen. I didn't have the heart to face them after what I did. T'would seem I unawarely hid myself from them.
Ale nie napawiłeś się, kolego. I guess the shame inside Navarre was so strong, it hid his presence from others until now. Pretty deep. For Navarre. Oof. Yeah, who would have thought he had a sense of shame? Oof. Are you making fun of me? O każdej poprzedniej nocy. I played a crucial role in Krishna's death. But you didn't do anything. That's a good point. Who are you, and what have you done with Navarre? Truly. What phantom is this that haunts us? Oh, come on, Gaston! Ten moment, kiedy ratowanie Flynna zamieniło się w dzień pojazdu po Navarre. O mój Boże, to full moon operacja. Tak naprawdę przez cały czas graliśmy w Persony. It's over. No. There's one last thing we must do. You're right. Well, let's get it over with. It's your show. Ale ładne jaujo. Wield Ame no Murakumo. Pierce through the very heart of the cosmic egg. That will bleed it of its power. Nie, nie zniszczymy jaja. Ew. I to wszystko? It's finally over. No more Lucifer. No more Merkaba. No more Krishna. Things can finally go back to normal. No, Asahi. Life won't be the same as before. It'll be even better. Podoba mi się, że to jest takie... Yeah! Wszystko może wrócić do normy. Nie, Asahi. Guys, maybe not the time for celebrating. Co sugerujecie, że... Jak każda standardowa mistrzówka w JRPG, jak jej tylko pozbawimy się jej źródła mocy, to się kompletnie rozpadnie? Naaaaa! Let's go, Nanashi! Najtrudniejsze zadanie zakończone. Ile ekwa? Holy shit. 95. Set się wciąż niczego nie uczy, jednak temu się uczy tego swojego skilla. Boję się deptać. Wszyscy już chyba mają wszystko. W Tokio zapanował wieczny pokój. Masakado, I need your help to rebuild the world. To jest chyba mniej więcej to, co się dzieje na neutralu w SMT4? Jak mi się wydaje. What? Whoops. Why is he not responding? Whoops. That is because Tokyo no longer needs me. Masakado? Yes. I am Masakado, the great spirit of the earth, charged with protecting Tokyo. Ale jak to Tokio się nie potrzebuje? What do you mean? You wish to remove the dome above and restore Tokyo to its rightful form, no? That is no longer necessary. Explain further. It is now possible for Tokyo and Mikado to coexist, just as you and Flynn do. The two peoples can help one another. Regardless of the dome's presence. Ale ludzie w Tokio też by chcieli mieć światło. I realized when Shesha carved the hole through the dome. With Krishna sealed, I will rest. Shall fate call again, we will meet once more.
The two lands now move through time the same, and gaze upon the same moon. I leave Tokyo's protection to you both. Czyli mówisz, że zaraz ty będziesz, Tokio, będziesz się lenił? Okej. Okay. Rozumiem. Masaka dostwierdził, że jebać to wszystko, jadę w Bieszczady. A, mamy całą jedną małą dziurę ze światłem. The fate of Tokyo has been entrusted to him and me. Drobna odpowiedzialność. You don't need to gather all that hope by yourself. Excellent. So, Akira came through for us in the end. The middle path, the third choice. Everything he said was right. I wonder if he's out there somewhere, looking up at the same sun. Ja nie jestem pewien, bo aż tak dobrze nie kojarzę, na ile to rozwiązanie, które tutaj mamy, jest lepsze od tego, które jest z SMT4 Note Landingu. Musiałbym zobaczyć, jak w praktyce wygląda Neusa z czwórki. Misokamon czymkolwiek, bo on nie był. Czy powinien się bać? O nie, mam flashbacki. Mam kompletne flashbacki do SMT4. Cześć, Stefcio. To nigdy nie świadczy dobrze. I told you before that I would help you, didn't I? Owszem. The Dr. Matsuda disguise was part of that. What? You didn't realize? No, Stephen Hawking jeździ sobie na wózku, o co chodzi? To jest ten sam Stephen zawsze. No, teraz jak o tym wspominasz, to rzeczywiście... Before I ask you about your intentions, there is something I must tell you. It's about the mission that the Axiom has given you humans, and the reason why the gods fight over you. The Axiom tasked you humans with observing the universe. Humans have the power to assign an answer to phenomena without an answer. Gdzie logika? Observation has the ability to make certain and stable what is uncertain and without form. The Axiom did not give gods the power of observation. Czy wchodzimy na jakiś magiczny poziom fizyki kwantowej? Humans have the ability to change the answer they have found into faith, and eventually into truth. This can invigorate the gods, but it can also kill them. This is why the gods goad humans to their side and make them observe things which are beneficial to them. This is the direct cause behind why gods fight over humans. Czyli w dużym skrócie coś na zasadzie, że ludzie wierząc napędzają bogów. Czyli chłop nie jest człowiekiem. On kompletnie przekroczył granice ludzkości. I patrzy na nas z innej perspektywy. As long as he exists, he will linger in the shadows of your observations. Nie podoba mi się tego, to zmierza. Now that you have made it to this point, you have two choices. Live in fear of God and accept a false freedom, or defeat the Creator and obtain true freedom. Unfortunately, there is no third choice in this case. A tam nie ma trzeciej drogi. Co ty gadasz? I will aid you. Although it is not much. Don't you wish to see beyond the answer you pursued in your previous life? Come to Masakado's stone in Ginza. Nie podoba mi się, gdzie to idzie. Nie byłoby to pierwsze sensę, w którym idziemy zajść Boga. Jeżeli uderza to twoje uczucia religijne, to nie będę cię to trzymał, to na pewno.
Nanashi, you up? I'm coming in. Wspominałeś o tym przynajmniej kilkukrotnie. We all had the same dream. Safe to assume you did too, right? A czyli to nie tylko nam się przyśniło? I think he said his name was Steven. He gave us the details. He is as good a target as any. We cannot allow. Co ja najbardziej mnie ciekawi, to że ten, że normalni ludzie też mogą mówić ten, jak to się określił, metowy sposób. Bo to, że powiedzmy bogowie, demony i tak dalej, to jeszcze trochę zrozumiem. Ale to, że ludzie mogą tak mówić, takie trochę mimo wszystko dziwne jest. He's already caused me enough trouble in Mikado. The creator makes for a worthy enemy, I suppose. Wait, you saw the dream too? You dream? Do not discriminate against ghosts! Do you truly think I came here for no apparent reason? Tak, myślałem, że po prostu stęskniłeś się za ludźmi. A worthwhile opponent to defeat in my pursuit for strength. If you're going to fight him, I'll accompany you. Niektórzy mają bardzo dziwną motywację. You certainly aren't going to brave it alone. As I've shown throughout our relationship, you can count on me. What relationship? We have a profound bond, like brothers. I've known him longer than you. That doesn't automatically make you friends. Oh. Asahi, why are you mad? To jest dobre pytanie. I teraz taki piękny ekran, że podbija nam się rank za Sharlinku. Yep. Let's go free ourselves once and for all. I tried so hard and got so far. Chcę zobaczyć jedną rzecz. Szacując do tego, że mam demony do pogadania. Will of Wind. Smarczasz na Will of Wind? Nah. I tak mam pisza podobanego genera. Czemu ja to i tak zmieniłem? No well. Chciałem powiedzieć, że i tak mam pisza podobanego, więc nie muszę, ale ewidentnie podświadomie chciałem inaczej. Śmieszki śmieszkami. Ale wzięcie Demiurga na walkę z jak to byłoby co najmniej ciekawym doświadczeniem. Czy ty masz na Tychtona? Ty masz na Tychtona? Masz takie ładne Ezity? Trochę kolci, powiem szczerze. Kocza mi się opłaca. On będzie miał bardzo mało manny używanie tego Antiktona i to jest najgorsze. Dlatego nie lubię Almighty Skilly. Bo zawsze to się sprawdza do tego, że nie mam możliwości nie mam możliwości użycia ich za duże rady. Oh baby. Oh baby. Ah. Mógłbym się rozpoznawać, jakbym bardzo chciał. Tylko jednocześnie widzę, że on się dopiero uczy po tym rzeczy. A z Rangley Badam Gash nic pisanego nie zostanie, to ma z tema. I gram pani mówię smaczać. Z tego co mam nic nie dostanie. O, Inanna. Sama Inanna. Inanna miała te serwirkę do słabości, więc raczej nie. A Oden? Oden ma... O tak. Flashbacki do SNT 5. Nah. No, chyba idę z tym, co mam. Mieliśmy iść do kamienia. Dej kamienia, póki pamiętam. Bo pojebie mnie, jeżeli z jakiegoś powodu na przykład emulator mi skaszuje. I będę musiał powtarzać walkę z najlepszym przyjacielem. Hmm.
Domyślam się, że to nie jest tak, że idziemy do kamienia i idziemy do walki, tylko będziemy mieli jakiś śmieszny dungeon lub 7. Ale to jeszcze się zobaczy. Czy stąd się wychodziło? Nie, stąd się nie wychodziło, prawda? Stąd się wychodziło. Nie byłem pewien, czy stąd się wychodzi. Tylko właśnie... Nie, stąd się normalnie wychodzi. Bo zawsze mam dylemat, czy się wychodzi na taką otwartą przestrzeń, czy tylko w jakiś fragment, z którego się już nie wyjdzie. A fakt, że demony, które mają drugi, trzeci poziom, nie tego, nie jest przynajmniej absurdalny, tak by the way. Dobra, gdzie my mieliśmy iść? Kamień był tam, gdzie było jajo? Gdzieś indziej. A czekajcie. Da się łatwo zerknąć. Nie, w gnizie. A gniza jest to. O, panem demona. Albo raczej w demony. Potężny wręcz demony. Jest jedna fuzja, którą możecie się odblokować. Moim problemem obecnie z fuzjami jest to, że mnie na niej nie stać. A nie chce mi się farmić relikwii. Gdyby mi się chciało, to bym robił to poza streamem, a... Ale jak już powiedziałem, nie chciało mi się. Brakuje mi jakiegoś szybkiego sposobu na farmienie karty. Tak, wiem, że po to zostało puszczone DLC, ale nie potrafię go zainstalować. Próbowałem je zainstalować i nie szło, więc nie chciałem się z tym jakoś bardzo grzebać. A tak, żeby tylko i wyłącznie siedzieć i farmić jak popierdolony pieniądze dla jednej czy dwóch fuzji, to naprawdę 7 mi się chce. Dobra. A jeszcze raz zapiszemy. Just like Flynn said. Huh. Yeah, seems we're just in time. A czemu mówię? Po prostu... You really plan on fighting him, huh? Bardziej kwestia, że nie mam na to kasy. Same as all of you. I met Steven in my dreams. Można odblokować Krishnę. Boję się zdać to ma Krishnę. Aż ciekawość, jakbym sobie zerknę. Flynn supporting us? Get out of town! With two saviors on our side, none shall stand in our way. We're here to help too! We owe you so much. We might be light on manpower, but we'll support you any way we can. It looks like everyone made it. Przy czym też widzę, że widzę, jak bardzo wkurwiające przywoływanie go może być. I will now guide you to this universe. Offer the 9 pillars you gathered in the cosmic egg to the stone. Generalnie z tego, co widzę, to ten to Krishna ma umiejętności, które nakładają statusy z wysoką szansą i debuffują atak albo obronę dwa poziomy. I potem, jeżeli się go wyleweluje, to ma też Laster Candy i Salvation. Nie zauważyłem? Znaczy inaczej nie zauważyłem. Nie widziałem wcześniej w grze Salvation jako tako. Więc trochę mnie zdziwiło, że Salvation leczy statusy tylko przy śmirku, więc jeżeli akurat nie śmirkujemy, to jest gorszy Mediadachan, bo kosztuje sporo więcej. Plastikę mnie przecenie. To akurat prawda, że Combattera jest tańsza. Jestem przekonany, że Salvation z automatu leczy statusy, więc jeżeli Naga tego nie robi, to jest takie...
Co to za czarny blok? It has no name, so I will call it a monolith. Mhm. Jest to monolith. The monolith is connected to the universe. You'll be able to travel there simply by touching it. Nice. The universe will surely have its own perils. Make sure you're prepared. Spoiler, nie? Nie podoba mi się to, co mówisz? Jasne! I look forward to seeing what happens next. Jak to mawiał klasyk, to może pójść nie tak. Jeżeli odpowiedź jest szybko, to pewnie macie rację. Jeden z... O mój Boże. Już widzę, że będzie oczojebny. To na pewno. You know, not sure what I was expecting. Hmm, you've got something shining there. What is that? Jest delikatny, mój długi i nieprzyjemny. That's what she said. A co? Even that gauntlet's got our backs. We should get going. Anything could happen here. Don't let your guard down. Nie podoba mi się to, co zostało powiedziane. Możemy używać jakiegoś Messiasz Blasta. I możemy go używać tylko jak śmigujemy. Rozumiem. Kiedy przeciwnik FM widzi przeciwnika, to podbiegnie jego usłyszę. O, nice. Innej słowy, Flynn przechodzi dungeon za nas. Poza chodzeniem. Czy źle rozumiem, jak to działa? Bo tak zrozumiałem to, jak to zostało opisane. Tutaj sobie skrzynkę odblokowujemy. O, oh baby. Nie będę kłamał, trochę jest mi oczojebnie i nie jest mi przyjemnie patrzeć na tę lokację. Okej, tak chyba i tak musiałem zaryzykować. Kurczę, nie możemy. Chwie. Czy to są? A co, jakieś alternatywne wersje, rozumiem. Czemu oni mają tutaj alternatywne wersje demonów? Muszę przede wszystkim wyrzucić sobie do party. Jeszcze potrzebuję się skilli uczyć. Set na pewno i ty też. Wrzuciłbym demony, które potrzebują skilli. Na wypadek, jakbym jeszcze zdążył coś dobić w tak zwanym międzyczasie. A przelecę od początku, kto jeszcze nie ma. Pierwszym demonem, który nie ma, jest Absurd. Jest party, seta mogę wrzucić. Seta też jest party. I za nami jeszcze jednego skilla ma. Cześć, Bieki, witam. To jest dążki, to sporo. Nie chciałem tego mówić, ale nie podoba mi się to, że zdążę sporo. Przynajmniej te walki są całkiem proste. Bo to jest jeden Judgment Light i potem auto. To jest nie jeden niż Ethel Bangle. Rozważę to, tylko ja mam za duże turbo i musiałbym bardzo uważać przy bieganiu, żeby nie wpaść w tego. Żeby nie wpaść w... Jak się nazywa? Wambusza. Ten weź się zajmij tym kolegota. Okej, rozumiem. To jest pewnie teleport. Zobaczcie, który jeszcze nie ma jakiś.
Bo z tego co widzę, to całkiem porządne przedmioty tutaj się znajdują. Niestety ta lokacja jest bardzo... Pamiętaj, ta lokacja jest dla mnie kolejnie nieczytelna. Jeżeli chodzi o to, gdzie można chodzić, a gdzie nie można chodzić, więc robi tak jak normalnie gram w porę, czyli kieruje się czysto tą, czysto minimapą. Mam trochę flashbacki do tego, jak w Personie 3 Reload jest jedna strefa, która też jest taka oczajemna, to tam przynajmniej ona jest mniej irytująco oczujemna, że tak to ujmę. W sensie, że bardziej widać się, jak się po niej poruszasz. Tam po prostu daje po oczach, ale nie przeszkadza w nawigacji. To chyba jest to, co chciałem powiedzieć. Jestem chcę to zapamiętać. O tak, relikwie. Relikwie to jest dokładnie to, czego teraz potrzebuję. To, że w Plenik Bie ma jedną wadę tylko, że nie dostajemy ekstra za to. Wolałbym się poruszać po uniwersum, jak to teraz w tym bloku teatrosji. Ja nie wiem, mam problem tutaj akurat z tym. Z tym, że nie do końca widzę, gdzie można przechodzić, tak powiem. Głównie dlatego, że ta podłoga tak zmienia cały czas, a tam była bardziej stała. Jakby mniej więcej to widzę, ale... No właśnie, mniej więcej. Jeszcze trochę nie napadę poważnie, odważę turbo. Czy Twitchman... inwersję przestaje... Oskar... Czy Twitch może inwersję Oskar jej zapać... załapać kategorię streamów? Ja nie umiem czytać dzisiaj, chodzi tak? Jest dumna. Komu jedniesz Banhammerem? Bo chyba coś mi ominęło. Hej, ten ZX-a. A, czyli mi byś musiał jednąć. Spokojnie, od przyszłego tygodnia będę sobie przypominał, czy ten... czy ZX jest naprawdę aż tak okropny, jak go zapamiętałem. Ja nie hejtę, Shindy wszedł z FA do D, doskonale. Przykro mi, Shin. A ty już raz przeszedłeś po kajce? Nie, przeszedłem pierwszy raz. Przeszedłem SMT4 oryginalne raz. Nie robiłem żadnego endingu poza tym, który na streamie był. Przypomnijcie mi. Bo mam w tej chwili delikatny wylew. Czy ja na streamie byłem papieżem Shinjin? Czy ja na streamie twierdziłem tutaj wszystko, żeby nie być papieżem Shinjin? Bo wiem, że miałem chyba obie sytuacje, jeżeli chodzi o SNT. Ty nie lubisz lopagowania. Właśnie wiem, że jest mem w tym, że jestem papieżem Shinjin i że w którejś grze przypadkowo się wjebałem na low ending i to chyba w SNT4 klasycznym. Nie bardzo chciał się jak zrobiłem lask zakończenie. Znaczy, powiem szczerze, że takie moje IRL podejście jest dużo bliższe LO niż Chaos, ale... Mam wrażenie, że SMT-ki przedstawiają LO zdecydowanie zbyt ekstremalnie, żebym mógł podejść do tego jakkolwiek dobrze. Papież Shinji był chyba z SMT1. No właśnie o to chodzi, że w SMT-kach często to jest dosłownie jako... O mój Boże. Bramki ze statami.
No tak, zapomniałem, że to SMT. A dobra, wiesz. Nice. Ciekawe, czy któraś blanka będzie na magię. Kurwa, kolejna detektem? Widać, że nie ma wynika jakaś to wypadnie. Znaczy, nie wiem, ja nawet według się nie lubię... Znaczy, według się w tej Jenny nie lubię landingu. King Before... O, solidowska pomyłka, wiem, że chciałeś powiedzieć, że według się... Kultur. Ja też rozumiem, ale dla mnie on jest bardzo nieakceptowalny po prostu jako takie kompletne tanie mózgu. Dlatego moim zdaniem, inaczej moim zdaniem, ja najbardziej lubię chyba z landingów, które kojarzę ten, który jest w Devil Survivor 1, bo on jest bardziej jako taka bardzo light wersja landingów, której ludzie ja nie wystaje pomagają jak taka. Czym na przykład nie, gdy ending do lo... jak on miał... Wydaje mi się, że Law Ending najbardziej był... Boże, zapomniałem imienia. Też podwielkę na początku karmi rybaczkiem. On chyba był najbardziej Law. On Hikawa był? Czy nie Hikawa? Nie no, Hikawa nas karmi szpitalu robaczkiem. Czy mi się już jebie i za dawno grałem w Nocturna? Się wydaje, że tak nadawał do bala, ale to możliwe, że ja się mylę. Nie będę się opierał przy tej wersji. Bo też mówię, aż tak dobrze Nocturne nie pamiętam. Zresztą ogólnie Nocturne... Nie wiem, mam wrażenie, że Nocturne jest bardzo lubiany za fabułę, a jest tej fabuły w nim niewiele więcej niż w SMT 5. Tak, chyba. Ja to się jebę? No, w tym ślicznie to jest Matador, to jest Gagowitem. Mam wrażenie, że Matador nie był najbardziej memogenną z moich walk w turnie. Że dużo bardziej memogenny był mój Hellbiker. Aczkolwiek moim absolutnie ulubionym memem, jeżeli chodzi o ten... O SMT3, musi być to, jak fajnie się wpada do Kagutsuchi. O mój Boże, to mało zdaje. Kopię na pewno sesję, co na switcha? Gania. Jak, znaczy możliwe, że ja powiedziałem bardzo coś głupiego, jak to ostatnio mam w zwyczaju. Fajnie się wpada w Kagutsuchi na koniec gry. Gdzie po prostu mam flashbacki do... O Boże, mam zdaję. Nie mogę. Tak dobrze. Gdzie jeżeli się nie ma i buffów i debuffów jednocześnie, to on może nas zinstakillować dosłownie. Uuu, hej, Fisper Rama, nice.
Pamiętam, że miałem sytuację, gdzie on był na maksa debuffowany, ja byłem na plus 0 bodajże. I obezwałem za ponad 1000. Jedna rzecz związana z Kalkusyczy, o której tutaj na pewno było pytanie na quizie, że po tej walce potencjalnie możemy mieć, że Kagutsuchi dead? Ja płynę. Ja tymczasem wziąłem bardziej niż obydwa, to bardzo dobrze, jeżeli się dobrze w to gra, to tylko lepiej. Ja z tej kupiłem parę, znaczy parę, dosłownie parę, w sensie dwie, gdy teraz jak była wyprzedaż. I pewnie zabiorę się za nie, jak przejdę z nią wejście XDD. Jezu Chryste, ja nigdy nie skończę tych pierdolonych Xenoblade'ów. Kupiłem Finala 7K, to jest Into the Very. Powiedziałem Finala 7K, jeżeli tak, to miałem na myśli 8K, najmocniej przepraszam, bo... Nie wiem, czemu powiedziałem 7K. Nawet nie wiem, co nie mogło zmienić do powiedzenia 7K. O 7C. Czekaj, to jest Dex. Ja się gubię powoli. Nie podoba mi się to. Cofam się generalnie, to jest to, co chciałem usłyszeć. Spoiler, to nie jest to, co chciałem usłyszeć. Pamiętaj, jeszcze jakieś dwa czy trzy takie cofnięcia się i bardzo poważnie odważę znalezienie jakiejś mapki do tego. Wracam do zadań z okultystyki. Nie no, słuchaj, tutaj jest bardzo dobra okultystyka. Wiem, że napisałaś okultystyka, żeby nie było. Czy ja gdzieś tędy dojdę? To myślisz o Personie 3 Remake? Jeżeli masz na myśli Reloada, to jak najbardziej. Bardzo szanuję Reloada. Znaczy nie zdziwię się, pamiętaj, nie zdziwię się, jeżeli jak wyjdzie DNC, to że będzie wtedy jakaś fajna, pełna edycja i tak dalej. I że może pod tym względem warto zaczekać. Ale jeżeli nie przejmujesz się tym, to... Moim zdaniem naprawdę warto. Powiem tak, jedyny powód, dla którego ktoś mógłby chcieć inną wersję Persony niż Reloaded w tej chwili, to... To kupienie portable dla firmy protagonistki. I paru social linków, które są z tym związane. A tak to absolutnie nie widzę żadnego powodu, żeby kupić jakąkolwiek inną wersję, albo ogrywać jakąkolwiek inną wersję. Chociaż to ludzie, którzy twierdzą, że Reload jest na przykład za prosty, za dużo ułatwień to wada, o nie, mogę kontrolować drużyny absolutnie najgorzej. Tak to be fair, to te USG naprawdę znacząco ułatwiają grę. O mój Boże, Horda. Nie podoba mi się. Dodatku nie staje tyle, ile bym chciał. Okej, okay, jest nawet podatna, czyli Cold Blood zaraz poleci. Kurwa, oni blokują? Okej, okay, czyli Cold Blood nie poleci, znaczy mogę zejść tak zawsze. Nie podoba mi się to widzę. Kurde, przeżyli. Unless. Goddammit.
A teraz zobaczcie, co jest Gabon Fiora, która jak to tak umiera, to kończymy grę. Pojebie mnie. Oni jeszcze żyją. Oni jeszcze żyją. I to będzie... Fajne. Trochę sobie to posiedzimy. Igle. Nie wiem, czego innego się spodziewałem, szczerze mówiąc. Najgorsze to, że jak pokazuję mi to zawsze dziś, bo wiem, że jest szansa, że jednak wejdzie. Zapasem, by the way. Mam 0% na ucieczkę obfejt. Dosłowne 0. Tego wyjdę, bo teraz moje przedopasy mają swoją turę. Swoją drogą, wyobraźcie sobie, że jesteście zmuszeni używać debuffów na losowego encountera i on wciąż je zajmuje. Holy shit, apokalips. Tega mnie kurwa tak memuje. Może jeszcze czwarty, nie? Zawiodłem się. No dobrze. To co? Subano. I ktoś by Medialhankę mógł sprzedać? No dobrze, co my tu mamy? To są jakieś drzwi. Flynn? What's the matter? Nie, chociaż wrzuci mnie w walkę z botem losowo. A, któż to? Walter! I ended thus. It's been a while. When I came to, I found myself here. I still hear Lucifer's heart. It says it thirsts. There's still something I must do. Nie masz na myśli, że nam wpierdolić, prawda? Okej. What was that? Walter. No. We cannot be hindered here. Let's move. We have work to do. Czy jak rozumiem, teraz będziemy trafiać po kolei na dusze naszych wspaniałych przyjaciół? Okej, czyli szczęścia też nie mamy. Znaczy to by się zgadzało z tym, co widzę na filmie. O mój Boże, skrócik. God bless. Aha! Rozumiem. Jedna rzecz mnie zastanawia cały czas. Dlaczego nie pokazuje mi słabości, jeżeli już je pokonałem?
Ale mam tylko kobold. No dobra. Muszę sobie zapamiętywać doskonale. Jak co by mi zasnął, to nie była tak swoją drogą, to nie zmienię tego. Liczniczka. Punk. Max Encounter Hold. Nia, uwu, owo, hehe, ihi, uwu, kawaii, sugoi. Jest to what? Czy ja o czymś nie wiem? Nie no, jest taka jedna bardzo mało cringe'owa uwupasta. Ja to znajdę. Wybierasz na własną koszce i kupujecie. Nie, ta horda ma HP, nie wiem, nie sprawdzę, bo niestety muszę zapamiętywać. A to? A o co chodzi? Najgorsze jest to, że ja widziałem, jaka jest jeszcze horda w tej lokacji i bardzo mi się ona nie podoba. Znaczy nie wiem, czy ona jest w tej lokacji, wiem, że istnieje w SMT4 Apocalypse. Nazywa się Metatron Hold. Nawet nie jakaś, nie wiem, Herald Hold, Divine Hold czy Kidia, bo tylko dosłownie Metatron Hold. I ten Metatron Hold spamuje Fire Oxyna i ma 23 HP. Nie chcę wiedzieć, gdzie to jest. Mam nadzieję, że nie tutaj. Bo jest powiedz ugrat, jeżeli wpadnę na ten Metatron Hold. Będę delikatny. Flynn? Zajmiesz się tym? Flynn? 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 Nie? Okej, okay, rozumiem. Dzięki, Flynn. Flynn to mój najlepszy sojusznik, który bardzo pomaga. A z innym klanem z fakerem będę sobie rozmawiał. To jest takie, że dosłownie toniesz, chwytasz się wszystkiego, żeby tylko nie utonąć. Flynn stoi obok. Nie martw się, wszystko będzie dobrze! Dzięki, chuju. No dobrze, wróciłem tutaj i nie widzę, co mam więcej zrobić. Nie podoba mi się to. Absolutnie i kategorycznie mi się to nie podoba. Istnieje niezdrowe. Nie widziałem tej wiadomości. W moim świecie ta wiadomość nie istnieje. Okej, to jest raport. To też jest raport. Jest jakiś chujowy... Czy to byłeś ten bier? Nie, to nie jest ten bier. To jest bardzo łody, tak ja.
możliwe, że w uniwersum jak to są te hardy doskonale. To jest to, co chciałem usłyszeć dzisiejszego dnia. Głosem narratora. To nie było to, co on chciał usłyszeć tego dnia. Głupie pytanie, czy w uniwersum jak Fedak do mnie ratuje? Stakeholder? Nie wiem. Ja się nie znam. Z takimi pytaniami to nie do mnie. Najgorsze jest to, że oni nawet nie dają mi aż tak dużo ekspa. Jeżeli to mnie wyrzu... Okej. Okay. Ale jest to swego rodzaju skrót. Niezaprzeczalnie. To może po chwilę ktoś nie napisz. Czy... Mówię ci, że masz czasem wracone pojęcia? Do których ja to wcześniej nie stosuję, ale teraz się stosuję? Dlatego nie pamiętam, kiedy ostatnio skończyłem SMT mając jakieś 90 któryś poziom. Persony nie liczę, bo tam bijem Reapera. Więc to się z automatu nie liczy. Sobotę mnie zgryźnęłem, ja się na swojej 20. Goddammit. Nie wiem, jak się tym czuć. No dobrze, może zostać drzwi od magii? Nie, od szczęścia. Sięgam trafię na każde drzwi, tylko nie ja te, które mogę otwierać. O, kolejny tapet. Ja bym głównie chciał, żeby moje demony pobijały skille. To jest główna rzecz, na której mi zależy. Oh my. Oh my. Nom 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 nom. No dobrze. Teraz już się nom nom obałeś, to ja mam pierdo... A, fajnie, pierdo. Widziałem go w lokację. Widziałem też mądrzejsze pomysły niż to, co właśnie zrobiłem. To pamiętaj słabości za mowa. Aha. Aha. Jedyne czego mi tu brakowało, to takiego pięknego komunikatu, że oni teraz idą ich pierdolić i pojawia się kolejna fala. Seosza chyba nie ma. Chyba wezmę Seoszę, wezmę Heluba, bo on może ewoluować i wezmę Watkiego. Właśnie, czego ty chcesz? Chcesz kogoś zabić? Jesteś ta horda rzeczy do zabicia. A nawet mnóstwo hord z tego co widzę. Raczej to tylko po skrzynkę się idzie. Co tu ciekawego jest? Przedmioty leczące? Może być. Oj, mnie nie zbaktabują, prawda? Widzicie, ten jeden raz się udało. Aczkolwiek nie ukrywam, że było dużo bliżej niż powinno być. Aż coś ciekawego widzę, nie? To sobie odhaczę na mapie, żeby było, po prostu. Tam też drzwi były na lag, więc whatever.
Punk. Ten Norton Cutter w F7. Wolałbym być w Norton Craterze w FF7, aniżeli tutaj, to na pewno. Ale idę. Nie chcę w tej mapie odpalić z boku. Czy ja się wyglądam na casualakę przed ligą z mapkami, kiedy wchodziłem na ślepo? Jeżeli twoje odpowiedzią jest tak, to masz rację. Ale to jeszcze nie ten moment, kiedy to robię. I jeszcze. Nie wiem, jakoś generalnie lubię zwiedzać lokacje zazwyczaj. A sama soda. Zajebiście. A i mam parę skilli, których bym tak nie chciał, I guess. Aczkolwiek nie ukrywam, że Salvation w Apocalypse jest tak chujowe, jak tylko może być. Nie, mam wrażenie, że jeżeli się ma śmirka, to chce się go użyć na coś innego niż leczenie. Po prostu. Więc jeżeli ze śmirkiem łaskawie pozwolą mi wyleczyć statuty, to to jest taki trochę... Mogę powiedzieć, że nie jesteśmy w sektorze Holologium i tutaj się nie odpalają jakieś niewidzialne mosty czy diabeł, po których trzeba chodzić. To są normalne drzwi, ale tam... To jest skrzynka czy relikwia? Chyba relikwia. Nie jest to Hololivion. Jak to nie jest Hololivion, to ja to robię. Dobra, co jedyne drzwi, które mnie mogły gdzieś zaprowadzić dalej? Tylko jest to jakiś silny demon podobno. Zobaczę, co mogę. Zabić moją obecną drużyną. Najwyżej, jeżeli nie pójdzie, to przytam. Albo będzie jakiś szybki... O, mój Boże. Wait, something's off. They're like... dolls. Who cares? They stand in our way, we'll just eliminate them. Jeżeli to ci wygląda na dziekana, Lucifer już trochę wygląda jak... Dziekan, teraz jak ty mówisz? Doskonale. Czy to zadziała? And I want to fucking die. Dobrze, rozumiem. Waski jest kurwa bezużyteczne. No i to tak zaraz umrze, by the way, jeżeli się nie wyleczę. A tak to mogę tylko. Nie podoba mi się ten debilitate trochę. Ale co ja mam w porażę? Megidol ma... Au. O mój Boże. Chyba wiem, dokąd to zmierza. Że z many się bardzo szybko wykorzystuje. Mam mu... O mój Boże. No dobrze. Rozumiem.
coming! Ej, mam pan trzęs HP. That's nice. Też jeszcze miał u mnie coś samo związanego. Lepiej, żeby jeszcze nulował. Nie wiem, czy Warcraft okay, to nie jest plan. Jakiś zaspawowany. Oho. A zaraz Dekunda z tą poleci. Au. Dobra, muszę Dekunda z tą nałożyć. Jak Demon zginie w czasie walki, to nie nastawa? Nie, można go wskrzesić. No niestety będę miał tu właśnie samoleczenie. Ile oni biją? Oni są na plus 1, więc wydaje mi się, że mogę sam ulepiać ich potraktować. Albo i nie mogę, bo są wciąż w pierwszym stanie. A to jeżeli. Okej, pozbyłem się jednego. To już dużo pomoże, I guess. Nie pamiętam, co on jest podatny w tej chwili. To jest najgorsze, że muszę takie rzeczy teoretycznie pamiętać. Au. Mafia? Zastanawia mnie, czy to by weszło, ale chyba nie chcę wstawiać. Nie będzie. Ziodań. Coś ma czerwone HP, to w następnej turze raczej padnie. Ale w tej. No dobrze, rozumiem. Nie rozumiem go. Nie pamiętam sobie, czy to tak podatne i dlaczego na Hamę. No well. To będzie zabawne. Jedyne, co mnie pociesza, to że Victory Clay odnawił manę Kwanglungowi. A, dobra, swap chodzi to na pewno. Kolego, na co ty jesteś podatny? Fajnie było wiedzieć. God bless, Shiro. O Jesus. Ile? Reloaded. Good to go. To jest tak zwane, ja najmocniej przepraszam, ale kurwa, ile? Ale nie wiem, że ci demona najpierw. Właśnie dlatego. No well.
so careless. Tyle już mnie zastanawia. On ma 95, czyli to fucking Christ. Chłopa dosłownie popierdoliło. Dobra. Last of Candy. Do Pink. Jakie ogólnie JRPG polecacznia Switcha? Triangle Strategy? Ja lubię Fire Emblem, oba. W sensie tych House C-Engage. Możesz przestać. Okej, to jest fajne. Dobra, teraz jak wygląda nasz status? Chujowo, ale stabilnie. Kogo ja bym wrzucił? Amaterasu? No chyba Amaterasu bym był Diarechem. Automaty, wiem, że Cevik narzekał trochę na ten, na optymalizacji, że wolałby zagrać na tym, na PT-cie. Jeszcze. Coś tam optymalizacji ogólnie na Switchu. Rzućmy na razie na samego siebie. O Mario RPG dużo dobrego słyszałem, ale sam na mnie grałem, au. Okej, to wyszło dobrze. To wyszło lepiej niż powinno. Przypomnijcie mi proszę, jak osobość malutek. Potrzebuję tego na wczoraj. Muszę się media dachnąć. Composing Extension, jak play? Losy na światło. God damn it. Miałem nadzieję, że usłyszę coś innego. Bo żadne sześć nie kosztuje za dużo. Żyje. Hello. Hello there. Ghost! Stop sneaking up like that! O nie, duch. Allow me to explain what you just fought. It wasn't real in the natural sense. It is a sort of illusion created. Fajne takie iluzje, które mogą nas zabijać. Physical bodies. He rules over the entire observable universe. Just now, he took a battle you observed and recreated it. So anyone we fought before could be in here with us? Heck. He interprets all things through your eyes. You may face more illusions like that as you move forward. Be prepared for anything. Doskonale. He can recreate anyone we've ever fought. This could prove troublesome. Nah, co ty gadasz? Nonsense. We've already defeated them once, haven't we? All that's left to do is to make our way to our final enemy. Zgaduję, że będę miał jeszcze podobny postaż do tego, do Merkaby. Błagam, powiedzcie, że nie będzie postaża do Krishna, bo chyba mnie pojebie. Nie to. Ja wiem, że walka szła źle, ale nie ja tyle, żebym chciał ją ten. Żeby chciał aż grę wbijać do niższego poziomu trudności. Okej.
Hey, Sylvia. Mam jedno bardzo ważne pytanie. Okej, okay, już nie mam pytania. Pytanie właśnie przestało mieć sens. Welcome. God bless. Peek. Niedługo wychodzi sobie JRPG po nazwie to. Oj, tak. Czy Fen nie miał dawać mi rzeczy, jak z nim pogadam? Za te wszystkie walki, które odbębnił? I guess. Zwłaszcza, że chyba Thor był podatny na ten. Yep. Tak, akurat wyszło całkiem dobrze. Czy ja chcę coś studiować z tego, co mam? Znaczy, przede wszystkim to chcę zmienić tej party. Bo tak. Wszyscy, którzy są mi w party, mają już skille. A skilli potrzebujesz ty, skilli potrzebujesz ty. I ty potrzebujesz ewolucji. Tutaj pewnie anioły będą, prawda? Yes. Oj, to niepodatne, no. Mudo. Jestem lucky. Chłopca i dosłownie na nic niepodatne. Okej, nadal. To wszystko zmienia. Dobra, tutaj widzę, że jest itemek dla Navara do ogarnięcia, czyli najlepiej to zignorować kompletnie, bo minigierki Navarowe nie są czymś, co bardzo lubię. Czy tutaj dosłownie nic nie ma? A, tu mogę spaść. O, bokować nie zaszkodzi, I guess. Jak już tu jesteśmy. Gdyby to mnie złapało. To na bogów. Byłbym zniesmaczony. Tym zachowaniem tygę. W takich momentach bardzo się cieszę, że to nie są random encountery, tylko że mogę ich fizycznie unikać. O, nice. Gdzie to mnie przeniosło? W jakieś to całe miejsce. Myślałem, że to mnie do jakichś szynek fajnych zaprowadzi od razu. Jacy bossowie do tej pory byli, a oprócz Frena był... Chaosowy boss też na pewno. Czyli tam Lucifuge... kto tam był? Bo Lucifuge, Belzebub, Pani Klucek. I chyba tyle? Nie ukrywam, nie idzie to jakoś bardzo sprawnie. A, cóż to? To ta wspaniała holda, której nie mam jak sensownie bić. Okej, nieważne, mam jak sensownie bić. Aczkolwiek nie będę kłamał, że istnieje tej holdy. No. Rozumiem, Sylwia, absolutnie ja to rozumiem. Też miałem ostatnio parę takich dni, gdzie byłem kompletnie nie do życia przez web, więc wiem jak to jest. Chodź to. Damn it.
No dobrze. Rozumiem. Nic, tylko powie, że pojebie mnie z tego. To jest dosłownie na zasadzie raz odważyłem się sprawdzić słabość przeciwnika, a nie zgapić się z internetu, już nie będę. To jest dosłownie uczucie, jakie mam po tym, co się stało. I powiem więcej, jest to strasznie frustrujące. Jakby wiem, że o, gasz w SMT, więc powinieneś być przyzwyczajony. I pewnie trochę prawdy w tym jest. Dobra, czy tego to nic nie ma? Czy ja przegapiłem gdzieś jakiś spadek? Nie, to nie może nic być ewidentnie. Bo tu się nie spada, tu się nie spada, czyli musimy wrócić drzwiami, znaczy tym teleportem. Okej, tam jest ta tutaj, a tutaj jest... Lejka. Czyli nic specjalnego trochę, chciałoby się rzec. Czy to jest schody, czy jestem szczepę... Tutaj mogę spaść, a spaść nie chcę. Jak już jestem na górze, to zostajemy na górze. Fajnie było mieć jakąś obszarówkę, Mudo. Okej, czyli tu nie otworzyłem bodex, cudownie. A tu możemy spaść. Let's go! To jest skrzynek, drzwi, które się otwierają na dexa. Naprawdę przerażające. Gdzie spadamy? Tu spadamy, tu spadamy. Gdzie masz? Tutaj ten teleportem? Ten już gada, że o, to moja postać w Elden Ringu jest pod deką. Ja właśnie zrobiłem kółko. Te drzwi są na deksa. Czyli zrobiłem kółko. Więc wchodzimy na ten etap tej wspaniałej lokacji, co? Dex chyba skalował obrażenia z umiejętności w Innocence, z tego co pamiętam. Więc może być, że był dobrą statystyką. Hold up. Czy ja muszę dojść po prostu jakiś śmieszny mek pod tytułem wchodzę w teleport, którego przyszedłem? Nie, to nie trochę tutaj. Czyli chyba przez te drzwi wrócić. Bo jak tu spadnę, to się wrócę tak czy siak, więc to odpada. No dobra, czyli wracałem przez te drzwi, bo tutaj nic więcej nie znajdę. Nie wiem, wspominałem, ale nie przepadam za nawigowanie tutaj, zwłaszcza przez te koczoje mnie jest. Nie jest to jeszcze na etapie, że boli mnie łeb od nawigowania tutaj, ale nie jestem jakoś specjalnie daleko od tego, mam wrażenie. To nie ma żadnych tych. Hej. To nie mają przesłane myśli. Co jakieś drzwi powrotne chyba tylko. Czy tamte zagranice nie dziwią się, jakby Atos to wykorzystał? Według kobiety, Tragam jest niewymienialnym imieniem odkrywa pozwolenie napisania Boga. Służy ono jako środek pomocy w osiągnięciu stanu mitycznego. O. Nie wiedziałem, że to jest w ten sposób wykorzystywane.
Dobrze wiedzieć. I my Holda. O, to nie jest Holda. To tylko zwykłe anioły. Znaczy zwykłe. A nie, to są zwykłe anioły. O, to jest dobrze. Gorzej, jakby to nie były zwykłe anioły, tylko te OP anioły, chyba. Flynn, miałeś mnie ratować, a mnie nie uratowałeś szybciej. Sam musiałem maszować. Flynn mnie bija, no right. On na papierze miał mi pomagać. Ale tylko na papierze. Koleś mnie zapytać, jak długo jest to lokacja, ale mam wrażenie, że nie chce znać, co jedzie to stanie. Ta lokacja jest... Jest to jedna z lokacji, jakie istnieją, rozumiem. Cieszę, absolutnie. Wait. A, bo ja pisa. Nie, czekajcie. Idę coś radzić. A, czyli one w dodatku mają inne te listy niż normalne te niż normalne demony swojego typu. Pojebie mnie. Dosłownie mnie pojebie. Jedyne co mnie pocieszy, to jak już będę po tej lokacji. To będzie jedyne co mnie pocieszy. Jeszcze trochę tu posiedzimy, rozumiem, rozumiem. Zastanawiałem się po prostu na ile będę w stanie to sensownie dzisiaj zrobić, ale jak tak mówicie, to chyba mi to nie grozi. Więc tak sobie myślę, że chyba sobie tutaj zapiszę. I po prostu odłożymy to na następny stream. Zwłaszcza, że wiem, że Luna niedługo się przymierza do streama. Jeszcze chyba nie streamuje, ale... Nie, jeszcze nie. Ale wiem, że się przymierza powoli do streama, więc... No, tutaj sobie skończymy. No, także na dziś to było na tyle. Od poniedziałku ruszam z Mega Man ZX i zobaczymy, co będzie w przyszłym tygodniu, jak dobrze pójdzie SMT. A na dziś to było tyle. Dzięki za przybycie. Trzymajcie po. Cześć.